jeżdżąc palcem po mapie. Na lewo od Warszawy odnajdziesz słuchacze. Raczej, bracie, to miasto jest piękne. Kocham tutejsze bloki i każde osiedle. Siemanko, cześć, witamy w kolejnym odcinku programu Na Miejscu w Ekstra. Dzisiaj jesteśmy w środku redakcji Radia Fama. Pokażemy wam, co się dzieje od środka i jak wygląda serce tego radia. Pewnie nie jeden z was smażył sobie na grillu kiełbaskę, słuchając prywatki, bądź bawił się od samego rana razem z Franiem. Come on! Pharrell Williams i Marilyn Monroe to jego najnowszy single, człowiek znany z utworu Happy. Za 8 minut godzina 13, za 8 minut najświeższe informacje. Paweł, przyjąłeś to radio? Nie do końca przyjąłem, stałem się współwłaścicielem radia z moją małżonką od grudnia 2013 roku. Powiedz mi, skąd taki pomysł w ogóle? No, pojawiła się okazja kupienia, stania się współwłaścicielem takiej stacji, ponieważ państwo Czubaccy chcieli sprzedać część udziałów Radia Fama Słuchaczew. Parafrazując tu pewnej piosenki, kiedy byłem małym chłopcem, to co, chciałem zostać radiowcem? Radiowcem to ja zostałem już od 95 roku, bo moje pierwsze kroki związane z radiem to właśnie z Radiem Fama. Jeszcze kiedy było w Chodakowie. W 95 roku zacząłem pracę w radiu. Dużo się zmieniło w tym radiu. Dużo serca, dużo pracy. Dużo tak. Też pewnie pieniążków włożone jest w radio. Tak, radio się zmieniło. Zmieniło się od strony programowej i od strony muzycznej. To jest taki ten wizerunek zewnętrzny, który można dostrzec w radioodbiorniku. Troszeczkę sprzętu w radiu wymieniliśmy. Pomieszczenie, studio emisyjne i studio nagraniowe zostało w takim niewielkim stopniu wyciszone. Spełnia to już te wyciszenie pewne standardy i ten dźwięk jest dosyć przyzwoity. Plany są takie, żeby dalej inwestować w radio? Tak, plany są takie, żeby radio się zmieniało się na lepsze. Będzie to taki proces, powiem, długofalowy, bo nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy wymienić wszystkiego. Powstanie nowy system RDS, który też już w naszej stacji zagościł od pewnego czasu. Będzie ten system RDS rozbudowany, a będzie to wersja dynamiczna. RDS dynamiczny to taki, gdzie będą wyświetlane na bieżąco nazwy wykonawców i tytuły piosenek. To może tak pokrótce teraz, Paweł, odpowiesz, kto jest odpowiedzialny za dany wydział? Radio, gazeta, kto przygotowuje muzykę? Podział ról jest taki, że ja przejąłem radio, bardziej radiem się zajmuję. Zajmuję się tak też stroną techniczną, programową, muzyczną w radiu. Natomiast Iwona, moja małżonka, zajmuje się bardziej tygodnikiem Echo Powiatu i agencją reklamową Loricon. Znajdujemy się w studiu nagraniowym. Tak pokrótce może opowiedz wszystkim telewidzom, co tutaj się dzieje codziennie. Co tu się nagrywa, co tutaj się mówi. Och, wiele rzeczy tutaj się dzieje. Jak widać, mamy stoliczek, mamy studio, to jest tak zwana kabina lektorska. Tutaj nagrywamy różne wywiady, reklamy, komunikaty, audycje. Za szybą mamy reżyserkę. W reżyserce znajduje się mikser, komputer, odpowiednie oprogramowanie do montażu, edycji dźwięku. Powstają właśnie gotowe spoty reklamowe, komunikaty, audycje. Następnie jest to emitowane w naszej stacji. Dobrze, to jeszcze na koniec zapytam Ciebie o doświadczenie. Mówiłeś, że pracowałeś w radiu, a więc praktycznie dźwięk masz rozłożony na części pierwsze. Tak, dźwięk mam rozłożony na części pierwsze, ponieważ, tak jak wspomniałem, wcześniej pracuję od 95 roku w radiu i zawsze ta praca była związana ze studiem nagrań. Czyli od samego początku nagrywam, montuję, kleję. Kiedyś to była praca polegająca na cięciu taśmy magnetofonowej, szerokiej taśmy, i taśma się cięła pod kątem 45 stopni i się kleiło taśmą klejącą. No dzisiaj technika poszła do przodu, wiadomo, mamy montaż cyfrowy na komputerze. A prywatnie też tak jest, że pierwsze kroki w domu od razu włączasz radioodbiornik, czy to już jest takie... Jest to takie, brzydko powiem, zboczenie zawodowe, ponieważ człowiek żyje radiem. Pracując w radiu, nie da się od radia odejść i w godzinach takich już, że tak powiem, popołudniowych po pracy rozstać się całkowicie z radiem. Każda wolna chwila towarzyszy właśnie z włączonym odbiornikiem. Naszym gościem był współwłaściciel Radia Fama Słuchaczew, Paweł Skubiał. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję pięknie. Tym razem naszym gościem jest Izabela Goryniak. Siema. Cześć. Dzień dobry. To chyba ty powinnaś mi zadawać pytania z racji profesji.
No pewnie powinnam, ale tym razem to ja jestem gościem, a nie gospodarzem. A ja gospodarzem, tak. Słuchajcie, dział publicystyczny, informacje wszelakie, które słyszycie na antenie Radia Fama Sokaczew na 94,9 FM, przechodzą przez Ciebie, tak? W większości, tak. Ja jestem osobą odpowiedzialną za ostateczny kształt informacji, które trafiają na antenę, za większość wywiadów, czyli jakby tak nieładnie mówiąc, szefową publicystyki. Powiedz tak szczerze, czy łatwy jest przepływ informacji, szybko się zdobywa, czy czasami trzeba się nadzwonić, napytać? Trzeba się nadzwonić, trzeba się napytać, ale pierwsza i podstawowa rzecz to jest kontakt. Jeżeli przez jakieś tam lata pracy wyrobisz sobie kontakty, pewnie sam to obserwujesz, to potem z tymi informacjami jest dużo łatwiej. Łatwiej jest zwierzać się, w cudzysłowie oczywiście, komuś, kogo się zna, kogo się widzi. Czy słuchacze, czytelnicy pomagają? Piszą, dzwonią, informują? Tak, tylko to też jest właśnie kwestia zaufania czytelników i słuchaczy do mediów, do dziennikarzy, którzy w nich pracują. Jeżeli czytelnik ma do nas zaufanie... A czy może pamiętasz taką anegdotę, że ktoś do Ciebie zadzwonił z jakąś informacją, która wydawała Ci się, że jest niewiarygodna, okazała się prawdziwa, jakiś taki gorący news, który... No to na Prima Plis się zdarzało. Natomiast nie, raczej nie. Raczej poważnie podchodzą. Raczej dosyć poważnie. Program na miejscu. Naszym gościem tym razem jest Marysia. Siema. Cześć. Słuchaj, a powiedz mi, dlaczego akurat gazeta? Hobby, zamiłowanie, chęć spróbowania własnych sił? Tak, miłość do pisania, miłość do zdobywania nowej wiedzy, do poznawania nowych ludzi, a praca w gazecie daje mi to wszystko. Myślę, że nie ma drugiej takiej pracy, gdzie masz okazję się rozwijać, uczyć się tylu nowych rzeczy, poznawać tylu fascynujących ludzi, więc to jest strzał w dziesiątkę jak dla mnie. No jeżeli już jesteśmy przy pasjach, to właśnie w zeszłym tygodniu mówiłam, co jest fascynujące w pracy dziennikarza. Ludzie. W zeszłym tygodniu miałam spotkanie z marzycielami, tak ich określiłam, marzycielami i pasjonatami, dzieciakami z gimnazjum. Może dzieciaki to nie jest niefortunne określenie, mogą się obrazić, ale z uczniami gimnazjum, którzy uczestniczą w teatrze, którzy poświęcają swój wolny czas, dlatego że w coś wierzą, dlatego że coś kochają i zamiast spędzać czas przed komputerem, zamiast, nie wiem, wygłupiać się, wolą przyjść i poćwiczyć, uczyć się tekstów. Spotkałam się z Krzysztofem Radkowskim, którego pasją jest zdobywanie szczytów, który wspiął się w zeszłym roku na Mont Blanc, w tym roku planuje też coś w Alpach. Oczywiście marzy mu się 8-tysięcznik, ale nieważne jest to, że on się... Nieważne są szczyty, które zdobył, ważny jest cel, który sobie wyznaczył, do którego dąży. Nie robi tego dla sławy, nie robi tego dlatego, żeby się tym pochwalić, robi to dlatego, że to kocha. Jeśli przychodzisz obok kiosku i widzisz wystawioną gazetę, to pojawia się uśmiech na Twojej twarzy? No zdecydowanie tak. No, chociaż z drugiej strony wolałabym, żeby może tych gazet nie było, co by świadczyło o tym, że jest zakupywana, ale z drugiej strony no jest to na pewno miłe. Jeszcze milsze, kiedy na przykład ktoś, widzę, że ktoś czyta, że ktoś kupi tę gazetę, prawda? Więc jakoś docieramy, no a po to robimy, żeby dotrzeć do ludzi, żeby ich informować, żeby, nie wiem, opiniować, no to jesteśmy. A propos kupowania, gazeta się w ogóle zmieniła. Od czasu chyba Iza tutaj nam najwięcej powie na temat zmiany. Poza tytułem nie zostało z niej nic, czyli mamy nowy format, nowy layout, nowy papier, nową firmę, która nas drukuje. Mamy też, no, wydaje mi się, zupełnie inny wyraz, no i przede wszystkim mamy wyraz w postaci takiej, że my się zajmiemy przede wszystkim ludźmi. Jeżeli ktoś ze sprzedawców poleca naszą gazetę, może otrzymać nagrodę. Właśnie dzisiaj nagrodziliśmy kolejną panią ze sklepu z Rybna, która, mamy nadzieję, zupełnie szczerze polecała. Siema na miejscuwie, to ja jestem tajemniczym klientem Echo Powiatu, który krąży po mieście i stara się znaleźć sprzedawców, którzy polecą na Echo Powiatu. Ale strzeżcie się, bo mogę wejść także do was. Słuchajcie, tak jak my kręcimy making of, wpadki i sprawdzamy, czy wszystko gra, czy gra gitara, to jak samo widzę, jest w gazecie, są próbne wydruki. To wszystko są wersje papierowe, ale Echo Powiatu to również strona internetowa, która zadebiutowała, jest fanpage, jest Facebook. Jest fanpage, jest Facebook, strona działa od lutego tego roku, a więc od niedawna. Też staramy się, żeby zawierała w większości te treści, które mamy w gazecie, ale nie tylko. Jak to wszystko wygląda? Do kiedy musi gazeta być poskładana? My pracujemy nad gazetą przez cały tydzień, deadline to jest poniedziałek, ale tak naprawdę gazeta ma 24 strony, 14 z nich robimy już w piątek, pracujemy sobie o mniej więcej na różnych makietach, na wydrukach, przymierzamy się, co nam się zmieści, co nam się nie zmieści. No i potem gazeta jest drukowana, zawsze o godzinie 16 trafia na taśmę, 16 w poniedziałek.
O godzinie 18 wyjeżdża już z Olsztyna, dojeżdża do punktów kolportażu w Warszawie i Sochaczewie, no i we wtorek rano trafia do Waszych rąk. Doceniamy coraz bardziej sołtysów i chcielibyśmy, żeby też doceniono ich na szerszym forum i stąd nasz plebiscyt. Nominujemy wszystkich sołtysów z terenu powiatu sochaczewskiego. Od 3 tygodni już przedstawiamy sołtysów z poszczególnych gmin. W czerwcu odbędzie się takie pierwsze głosowanie, gdzie z każdej gminy 2 najpopularniejszych sołtysów przejdzie do finałowej 14 i finał całego plebiscytu planujemy na wrzesień. To był kolejny odcinek programu Na Miejscowie. Fajnie, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube. To jest bardzo ważne, bo wtedy Wam się będą pojawiały te filmiki, że jesteśmy ciągle z Wami. Słuchajcie, warto polubić nasz fanpage. Słuchacze, tutaj się ponieść. Wystarczy sobie wpisać przeglądarkę na Facebooku. No i dwie nowe informacje. Po pierwsze, kupować we wtorek Echo Powiatu, bo tam będzie taki artykuł stały, będziemy opisywali, gdzie jesteśmy, różne ciekawostki z planu. Właśnie między innymi pokażemy pewnie guza Alberta, naszego kamerzysty za tydzień w gazecie. Jak i również słuchać Radia Fama. Słuchacze, w 94.9 FM zawsze w środę po godzinie 14 będziemy mówili o tym, co kręciliśmy, co będziemy kręcili. Również czekamy na Was, bo to jest program o Was. biuro@słuchacze.ponieść.pl. Piszcie tam do nas, jak macie jakieś fajne miejscówki, jak chcecie pokazać swoje fajne miejscówki. Na pewno z miłą chęcią do Was odpiszemy, oddzwonimy i z chęcią wpadniemy z kamerami. We got rhythm like we're dancing alone. You shake me around.